Gra na Central polega na tym, że wykonujemy kroki, których oczywiście wcześniej się nauczymy i konsola sprawdza, czy wykonujemy to dobrze, średnio albo w ogóle i przyznaje nam za to punkty. Zaczęło się od tego, że mniej więcej 1,5 roku temu firma, dla której pracuję, znaczy był taki pomysł, żeby zrobić promocję, taką animację w hali sprzedaży i zrobić układ choreograficzny i szukając kroków do układu, po prostu całkiem przypadkiem natknęłam się na to, że jest w ogóle coś takiego, ponieważ no jeszcze 2 lata temu nie miałam w ogóle zielonego pojęcia, że jest coś takiego jak gra na konsolę gier. No i tak to widziałam, że za granicą właśnie, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, w Meksyku ludzie wrzucają tego typu filmy. No i sobie pomyślałam, że dlaczego nie? Jeżeli kiedyś tańczyłam i lubię to robić i w jakiś tam sposób potrafię to robić, przynajmniej tak jak ludzie mi piszą, no to sobie pomyślałam, że spróbuję. No i wziąłam oczywiście trochę informacji od mojego męża, który jest informatykiem i nauczył mnie na początku montować to wszystko, a teraz robię sama muzykę, sama robię też zdjęcia, które potem są przerabiane w programach komputerowych i to wszystko składam razem i tak powstają te filmy. Zdarzyło się tak, że miałam okazję nagrać wspólne wideo z chłopakiem z Meksyku, z Litwy i z Brazylii. Przesyła mi swój taniec i ja później montuję to razem z obrazem z gry, tam gdzie oczywiście jest lepszy wynik, bo czasami ja mam lepszy, czasami oni mają lepszy, no wiadomo jak to wszystko. I wtedy całe te 3 obrazy są montowane do jednego wideo i one również na YouTubie są. To znaczy ponad 150. Na początku to było tak, wiadomo, kilkadziesiąt, potem 100, 200 i też właśnie mój mąż usiadł tak do tych filmów i mówię, ty byś mogła się tak przebrać jak kobieta, się uśmiechnąć przede wszystkim, ściągnąć te szerokie spodnie i założyć coś takiego kobiecego. No i tak zrobiłam i się zaczęło pojawiać trochę więcej tych filmów. No i na dzień dzisiejszy jest 1600 widzów i ponad 500 000 wyświetleń. Jest to jakiś sukces, tym bardziej, że w Polsce na taką skalę nie ma ani jednej takiej osoby, która by takie filmy wgrywała. Tak, w Polsce widziałam, jeżeli chodzi o takie zawody na żywo, to był jeden taki event, ale to na taką bardzo małą skalę. No, jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone, to jednak to jest na zasadzie takiego święta, po prostu, gdzie ludzie się przebierają za te postaci z gry, też szyją sobie ubrania i to wygląda zupełnie inaczej. Czegoś takiego, tak jak teraz, że są szkoły tańca, tylko były młodzieżowe domy kultury, jakieś, nie wiem, w Białym Misie czy coś w tym stylu i wtedy my brałyśmy jako na przykład dziewczyny w jakiejś grupie udział w jakichś rozgrywkach tanecznych czy w tańcu, a nie było czegoś takiego jak teraz. Tylko że teraz właśnie no, konsola gier w domu jest o tyle fajniejsza, że dla kogoś, kto pracuje i nie zawsze ma, no może nie tyle czas, co siły po prostu po powrocie z pracy, żeby biec do tej szkoły tańca, to po prostu ja w domu siadam i tańczę wtedy, kiedy chcę, kiedy mam czas na to. Na co dzień jestem kierownikiem działu sprzedaży. Ogólnie no, zarządzanie ludźmi i praca z ludźmi, także bardzo ciekawe doświadczenia można podczas tego, że tak powiem, zdobyć. Teraz mi bardziej zależy na tym, żeby się pokazać od jakiejś strony i żeby po prostu mieć kontakt z ludźmi, którzy to robią, że się bawią tym, a nie żeby po prostu mieć z tego pieniądze jakieś, także bardziej w tym kierunku. Ludzie mi piszą bardzo dużo rzeczy w tym temacie, właśnie czy mam talent, czy coś takiego, ale nie myślałam o tym, mówiąc szczerze.